Yo, YouTube fam, witam was ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jestem tutaj z moją siostrą Ogi, jeżeli jej jeszcze nie znacie. Była ze mną w innym odcinku, jak robiłyśmy sobie challenge makijażowy. I wygrałam. Dzisiaj chcieliśmy do was przyjść z takim filmikiem, testowanie zdrowych przekąsek z żabki. Długo jeszcze czekałam na ten filmik, bo ja uwielbiam przekąski. I jak wy pewnie wiecie, z Osi Instagrama i YouTube'a, Osi je jeszcze bardziej lubi. Tym bardziej przekąski, które są zdrowe. No właśnie. Niektórzy powiedzieli, że mam obsesję na punkcie przekąsek. Nie było żadnej czekolady, ale jakoś sobie poradzimy bez czekolady dzisiaj. Żabka jest największą siecią niewielkich sklepów w Polsce i w Czechach, no więc fajnie, fajnie będzie przetestować ich zdrowe, fajne przekąski. No i nie jestem pewna, czy będziecie mogli je znaleźć we wszystkich żabkach. Ja je znalazłam w Warszawie, w Żabce, w Centrum, przy rondzie ONZ. Yeah. Jak chcesz zacząć, Ogi, jakoś losowo, czy zaczynamy od słodkich? Nie, zaczynamy od słodkich i bardzo chętnie bym zaczęła od tego. Okay. Nie próbowałam, a nie, przepraszam, próbowałam. Nie wiem, czy to widać. Ale próbowałam innego smaku, więc to się nie liczy. A skład to jest, to chyba jest mleko kokosowe, cukier kokosowy. Tak czy siak, jest to wegańskie, jest to bezglutenowe i jest to dairy free, to jest bez laktozy. Jo, dokładnie, zaczynamy. Oj, ja ciągle wszystko teraz pokazuję, bo mam zrobione paznokcie. Smakuje mi. Mam się paznokciami, ja nie mogę nawet tylko wyciągnąć z opakowania. To ja nie jestem nawet fanką krówek, więc co? Nie smakuje. Nie smakuje? A może zrobimy słodkie słone, mimo tego, że nie lubię kombinacji słodko-słonego. Takiego znowu. Mi generalnie ta krówka za bardzo nie smakowała, ale Osi mówi, że ja tak naprawdę odżywiam się często jak dziecko, w sensie, że nie lubię za bardzo. Że ma prymitywną paletę. Dokładnie, to jest dokładnie to określenie, którego użyła. Mam prymitywną paletę, więc może to jest po prostu dla mnie zbyt różne i nie smakuje mi. Więc kina ode mnie. Mi smakują. Jak, może nie jak normalna krówka. No właśnie o to chodzi, jeśli nie lubisz normalnych krówek, no to próbujesz tego i myślisz sobie, wiesz, nie mam porównania, ale ja mam porównanie. Mi to nie smakuje. Dobra, w sumie mamy tyle tych przekąsek, że nie musimy tego spróbować. Wziąłam batony Ewy Chodakowskiej i lewandowskiej. Tych próbowałam i wiem, że są super. Nie próbowałam jeszcze tego smaku. Też nie próbowałam tego smaku. Na Ronmagedonie je właśnie rotowali. Nie, że biegłam w Ronmagedonie, ale byłam tam. No właśnie, jadłam. I ten baton chyba jest zrobiony w większej mierze z daktyli. W tym jest miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, cukier trzcinowy, śliwki, surowe kakao, wiórkie kokosowe, proteinowe płatki. Co prawda, że wielu z was już widziało te batony, bo są mocno reklamowane teraz, tak? I na Instagramie, i tylko to widziałam na Instagramie. My się spróbujemy tego najpierw, czy tego? Tak, bo tego jeszcze nie próbowałam. Super. Zaczynaj. O nie. Te batony bardzo smakują, tak czy siak. O, oh, wow. Okej, okay, teraz się nazywa Yummy Soya Fruit Cake. Yeah. Gluten free, high fiber, vegan friendly. To też można kupić w Rossmanie. Próbowałam czekoladowego oczywiście. Znaczy jak się na to patrzysz, widzę, że ślinka ci już cieknie. Jagody godzi i chia. Jestem bardzo skrupiony. O, nie jestem pewna, że jeżeli to sprawdzi, bo to jest tak reklamowane, ale jeżeli sprawdzisz, to jest na pewno figa. Uważam, że czekoladowa wersja była znacznie lepsza. Okej. Okay. Słyszycie to? Dobre, jak to jabłuszka. I to są polskie jabłka. No właśnie. Shout out dla wszystkich naszych polskich sadowników. Kolejny baton, dobra kaloria.
93% orzechów i owoców. La 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 la. Próbujemy. Są moje dwa ulubione batony. Poczekaj. Dobra kobieta, dobra kaloria. Dobra kobieta. Nie powiem, że, to, że skład jest niesamowity. A to jest banana. Super. To jest nasza obsesja w sumie, więc nie ma co udawać, że nie znamy tego smaku. Ja już otwieram następny. Nie, nie otwierasz następny, tak. Polecamy, to jest jedno z takich właśnie przekąsek, dla których można sobie potańczyć. Za każdym razem jest super. I ostatnia przekąska. Tego jeszcze nie próbowałam, ale uwielbiam wafle ryżowe. No, skład też tutaj jest naprawdę spoko. To jest dobra, tak? Dobre, suche, bezpieczne, nic ciekawego. Więc tak jak mówiłam, te krówki mi po prostu nie smakowały. Mi smakowały, ale no, ale nie jestem fanką krówek, więc dla mnie to bez różnicy. Moim zdaniem były smaczne, czuć, że są po prostu słodkie. Do ulubionych to? Ja wybieram pierwsza, bo jestem młodsza. To był jeden z moich ulubionych smaków. To mi mega smakuje. Jeszcze je skończyłam. Przepraszam. I to, jak widzicie, już go w zasadzie skończyłam. To jest ten baton Chodakowskiej. A to też warto próbować. Albo wcześniej to próbowałaś na Runmagedonie, na którym nie biegłaś. Ale tam byłam. Ale kibicowałaś. Kibicowałam i wszystkie zdjęcia były robione przede mnie, więc... You're welcome. Hey, you're welcome. Areliś. Amarotusik? O nie, to jest amarelki. Amarelki. Ale też było spoko. No to było dobre, tylko takie suche. Ale nie? Tak ciężko wymówić. A wiesz, jak się nazywa po angielsku? Amarant. Amarantade. Tak naprawdę, jak widzicie, tak jak Osi mówiła na początku tego filmiku, mam prymitywną paletę. Smakują mi rzeczy, które smakują dzieciom. Te Joe's. A teraz Osi. No i... Nie, bo ja mówiłam w sumie w trakcie, obecnie na punkcie tego, tak czy siak. To było przepyszne. To, ale czekoladowe. I'm here for this. Tutaj najlepsze chyba są bananowe. Uj, ja nie lubię bananów. I to by było na tyle. Więc dziękuję wam za oglądanie tego dziwnego filmiku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie polajkować, zasubskrybować i skomentować. Hej! Dobra, pa, pa! Do zobaczenia w następnym filmiku!